Pamiętacie, dlaczego zaczęłam krokodylizację tej strony internetowej? Ponieważ bardzo boję się krokodyli. Dojrzałam do tego, żeby naprawdę zmierzyć się ze strachem. Sprowadzę na swoją stronę jeszcze więcej krokodyli. Czy to w ogóle jest możliwe? Byłoby wesoło, gdyby na stronie pojawiało się zdjęcie krokodyla, gdy tylko kliknę myszką. I to właśnie zrobimy. Wcześniej zapisałam ten plan w pseudokodzie w znaczniku script. Jeśli nigdy nie używaliście pseudokodu, wiedzcie, że jest to przyjazna ludziom wersja kodu. Warto najpierw zapisać plan w pseudokodzie, zwłaszcza jeśli się chce wdrożyć bardziej złożone interakcje. A teraz zamienię pseudokod na prawdziwy kod. Dobrze, pierwsza sprawa to kliknięcie. Chcę wiedzieć, kiedy użytkownik klika na stronie w którymkolwiek miejscu. W tym celu do znacznika BODY dodam Detektor Zdarzeń. Potem użyjemy metody ON i nadamy zdarzeniu nazwę KLIK. W końcu zrobimy wywołanie zwrotne. W tym wywołaniu chcę stworzyć nowy obraz. Niech będzie przechowywany w zmiennej. Znaczek dolara image równa się. Wprowadzamy znacznik obrazu. Musimy jeszcze zmienić źródło. Ja wykorzystam to. Ustawię szerokość na 100 pikseli. I oczywiście musimy przyłączyć to do jakiegoś miejsca na stronie. Dołączę to do znacznika body. Gotowe. Teraz, jeśli kliknę, zobaczę zdjęcie krokodyla, pojawiające się u dołu strony. Jeśli chcecie, przerwijcie odtwarzanie i zobaczcie, czy właśnie tak będzie. Zdjęcie ma się pojawiać tam, gdzie kliknął użytkownik. Ale skąd mamy wiedzieć, gdzie kliknął? Cóż, przeglądarka informuje stronę o każdym zdarzeniu z użyciem myszki, a jQuery przechowuje te informacje wewnątrz obiektu zdarzenie jQuery. A gdzie jest ten obiekt zdarzenie? Otóż jQuery przekazuje go do naszego wywołania zwrotnego jako pierwszy parametr. Nadam mu nazwę, żebym mogła do niego dotrzeć wewnątrz tej funkcji. Czasami oglądam swoje zdarzenie we wpisie do dziennika konsoli, żeby zbadać wszystkie jego własności, zanim go użyję. Muszę wiedzieć, co i jak. Jeśli zatrzymacie odtwarzanie i klikniecie gdzieś na stronie, powinniście zobaczyć obiekt Zdarzenie jQuery z długą listą ciekawych własności. Możecie też sięgnąć do dokumentacji jQuery, żeby zobaczyć, jakie własności ma to zdarzenie i co właściwie znaczą. Mnie interesują dwie własności, Page x i pageY. Informują o lokalizacji kliknięcia. Skorzystam z nich, żeby za pomocą CSS umieścić na stronie zdjęcie. Najpierw muszę się upewnić, że ustawiłam pozycję CSS na absolutną. Jeśli nie pamiętacie pozycji w CSS, wróćcie do lekcji z tamtego kursu. Teraz umieszczę zdjęcie na stronie. Tam, gdzie kliknięto myszką. Zrobię. Górną krawędź na event.pagey. Zyskujemy dostęp do własności pagey obiektu zdarzenie jQuery i wprowadzamy to do wywołania zwrotnego. Określę jeszcze lewą krawędź. Będzie to event.pagex. O, i powinnam też dodać jednostkę pixel. CSS wymaga jednostki. Musi wiedzieć, której używać. Może na przykład procentów? My wybieramy piksele, bo w tych jednostkach wyrażamy page y i page x. W pikselach. A teraz będzie nam naprawdę wesoło. Przerwijcie odtwarzanie i kliknijcie gdzieś na stronie. Świetnie wszędzie krokodyle. A ja na nie patrzę i wcale się nie boję. Obiekt Zdarzenie naprawdę może się bardzo przydać. Na przykład w przypadkach takich jak ten, gdy musimy ustalić pozycję myszki. Będzie to potrzebne w aplikacjach do malowania, w grach, w których się klika, przy interfejsie chwyć i upuść. Obiektu Zdarzenie używamy też, aby się dowiedzieć, które klawisze zostały wciśnięte w chwili zdarzenia. I możemy robić aplikacje obsługiwane klawiaturą, na przykład gry albo edytory kodu online, takie jak ten. Super!